pamiętnik biblijny, wszystko przygotowane, to dzisiaj, zanim przeczytam jeden fragment, to chciałabym wrócić do jednej z moich też ulubionych tutaj ilustracji. Pamiętacie ten rysunek? Pamiętacie? To był właśnie ten cudowny połów, kiedy to Pan Jezus mówi do apostołów, którzy byli, całą noc łowili, oni nic nie złowili. I Pan Jezus do nich mówi, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. I wtedy tam był ten moment, kiedy właśnie Jan powiedział, to jest Pan. Piotr wtedy wyskoczył z wody, pobiegł do Pana Jezusa i oni złowili tyle ryb. To był właśnie, mam nadzieję, że pamiętacie, jak nie, to zachęcam, żeby zrobić ten rysunek. To jest Ewangelia według świętego Jana, rozdział 21, wersy od 1 do 14. A dzisiaj, powiem wam tak, jest ciąg dalszy, czyli wersy będą od 15 do 18. I co tam się dzieje? Zobaczcie. Co tutaj mam za historię? Tutaj już właśnie jest Pan Jezus ze świętym Piotrem. Jest ognisko, właśnie sobie rybka się jakaś tutaj już piecze. I co to za historia w ogóle? Najpierw wam przeczytam ten fragment i za chwilę będziemy sobie go rysowali. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego. Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do niego, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paś owce moje. Taki dziwny ten dialog tutaj właśnie między Panem Jezusem a Piotrem. Taki właśnie, o co w tym wszystkim chodzi? Pan Jezus pyta trzy razy, czy kochasz mnie, czy kochasz mnie, czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie, tak? A święty Piotr mówi, tak, 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 Panie. Zaraz tutaj wszystko sobie wyjaśnimy, ale najpierw już zacznę rysować tego Pana Jezusa, który sobie siedzi. Fajnie sobie siedzi na jakimś tutaj takim kawałku jakiegoś pieńka, tak mi się wydaje, że mogli tam sobie znaleźć jakieś takie fajne miejsce. O, tu już jest jego broda i Pan Jezus właśnie o, tutaj, tak, siedzi. Zaraz go tutaj narysujemy i rozmawia i zadaje pytania Piotrowi, świętemu Piotrowi. Ja nie wiem, czy pamiętacie taki fragment, kiedy Piotr zaparł się Pana Jezusa, trzy razy powiedział, że nie znam Go, nie znam Go. Więc tutaj też Pan Jezus jakby próbuje zadać mu właśnie też trzykrotne pytanie. Piotrze, czy Ty mnie kochasz? Właśnie trzy razy zadaje to pytanie i Piotr już mówi, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz jakby tak, że Ty wiesz, Panie Jezu, że ja no jestem słaby, no ale że kocham Ciebie tak właśnie jak potrafię. Więc tutaj Pan Jezus mu mówi, paś owce moje, czyli to jest właśnie taki prymat, czyli takie tutaj, żeby on był papieżem, pierwszym papieżem Kościoła przecież święty Piotr był. I to jest właśnie też takie niesamowite, że mimo tego, że on tutaj się zaparł Pana Jezusa, to Pan Jezus wybrał go na pierwszego papieża. To jest wspaniała historia, bo Pan Jezus wybacza nam wszystkie nasze grzechy. O, tutaj już rysuję świętego Piotra, który tak troszkę jest taki zmieszany. On tak trochę mu smutno, głupio, no bo właśnie tak on do końca, no głupio mu, że tak właśnie zrobił, że się zaparł Pana Jezusa. I tak do końca, no nie wie, jak ma przeprosić, co zrobić. Czasami jak coś zrobimy, to właśnie po prostu mówimy przepraszam, bo nic więcej nie możemy zrobić. On tutaj sobie tak siedzi, też na jakimś takim śmiesznym, ja tutaj narysowałam pniaczku. O, nóżki, jakieś tam budki, sandałki. O, a zmieści mi się, może mi się zmieści. Tutaj jest taka właśnie to ognisko z taką rybką, no bo oni wtedy, tak jak pamiętamy, złowili
Ja jestem ciekawa, może to będzie taka zagadka w komentarzu, czy pamiętamy, nie wiem czy nie za trudno, ale może tak. Ile ryb tam złowili wtedy? To jest jedna zagadka. Jeżeli ktoś będzie wiedział, to może napisać w komentarzu, ile wtedy ryb złowili. Właśnie, to będzie wtedy wiadomo. O, tutaj jest. O, tu jeszcze tam jest to morze, które łowili te ryby. Dobrze. I tu jest to pytanie. Czy kochasz mnie? I on, Pan Jezus, zadaje trzy razy, ale ja tutaj wybrałam ten fragment ostatni już. Panie, Ty wszystko wiesz. Czyli Pan Jezus zna nasze serca, wie wszystko o nas. Ty wiesz, że Cię kocham. Kocham. O, tu jest tak i tutaj Pan Jezus mówi, paś owce moje, czyli owce. O, patrzcie, owoce chciałam napisać. Owce, owce. O, może jak będę miała gdzieś korektor, to sobie tam zamarzę. Owce moje. Czasami mi właśnie, i tutaj zrobię tak, czy kochasz mnie, taki dymek, tak jak w komiksach, że tu jest pierwsza wypowiedź, a tutaj jest druga. O, a tutaj jest świętego Piotra. O, i teraz możemy sobie pokolorować. Chyba wydaje mi się, że ten rysunek nie jest trudny. Jest bardzo fajny. A właśnie, już mam kolejną zagadkę. Jeżeli coś, można napisać w komentarzu. Jak ma na imię nasz obecny papież? To jest ciekawe. Czy wiecie? Wiecie, na pewno znacie na pewno Jana Pawła II. Ale on już jest właśnie święty, już jest w niebie i oręduje za nami. A jestem ciekawa, czy wiecie, jak ma na imię nasz obecny papież. Ja pamiętam, bo my go kiedyś nawet robiliśmy z rolki po papierze. Był właśnie, pamiętam wszystko. Więc ja jestem ciekawa, czy wy też pamiętacie i możecie napisać. To jest jedno właśnie pytanie. A drugie, jestem ciekawa, czy pamiętacie, ile ryb oni wtedy złowili. To było bardzo dużo ryb. To jest właśnie takie kolejne pytanie. Zobaczcie, tutaj już koloruję Pana Jezusa. Święty Piotr może będzie miał jakąś zieloną właśnie tutaj szatę. O, zobaczcie, już. Dobrze. I tu jest nasz pieniek, pięki jakieś takie. Zobaczmy. Dobra. I uwaga, uwaga, może tutaj jeszcze pokolorujemy. O, tutaj widzę, że coś. Co to? Ktoś pamięta? O, rety. Ja nie powiem, jak ma na imię, ale chyba wiemy, kto to jest. Na pewno. O, no, fajnie tymi rączkami jeszcze rusza. To ja jestem ciekawa, jak ktoś nie ma zrobionego tego papieża, to oczywiście można go zrobić, znaleźć. Chyba tutaj poproszę Ciocię Nadię, żeby ona podlinkowała do tego papieża. Ja powiem Wam, nawet nie pamiętam, kiedy ja go robiłam, bo już tyle rzeczy robiłam w tej komnacie przepięknej, naszego przepięknego, znaczy komnacie plastycznej przepięknego królestwa. Przepiękna to też jest ta komnata, bo naprawdę tyle rzeczy się robi, że one wszystkie są przepiękne. Że nawet nie pamiętam, kiedy to było. No, a jestem ciekawa, czy wy, wasze prace, co wy z nimi robicie? Czy one gdzieś mają jakąś swoją galerię? Czy właśnie tak, no właśnie, jestem ciekawa, bo jak ma się, oj, tutaj papież, tak. Więc właśnie, o, i już tutaj mam zrobiony rysunek. Jestem ciekawa waszej pracy, więc tak. W komentarzach oczywiście napiszcie, jak ma na imię obecny papież. Za chwilę się też pomodlimy. Za papieża. O, już jest. To jest ten fragment, słuchajcie, z Ewangelii według świętego Jana, czyli pamiętamy, czwarta Ewangelia, rozdział 21. Tutaj Pan Jezus jest już zmartwychwstały. Spotyka się ze świętym Piotrem i zadaje mu pytania, czy kochasz mnie? I mówi, paś owce moje. To jest właśnie ten fragment. I dzisiaj też
jak to w miesiącu majowym, pomodlimy się za wstawiennictwem Matki Bożej, właśnie za naszego papieża. Ja nie powiem imienia, żeby nie było tak za łatwo, więc właśnie mam nadzieję, że będziecie wiedzieć, jaki jest teraz, jak ma na imię nasz papież. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia. Pa, pa.